pożar kamienicy przy ulicy Powstańców w Siemianowicach Śląskich. Paliło się poddasze czterokondygnacyjnego budynku. Na miejscu interweniowało 20 zastępów straży pożarnej, łącznie ponad 50 strażaków. W pierwszej kolejności działania polegały na ewakuacji wszystkich lokatorów z całego obiektu. Następnie działania skupiły się na gaszeniu całego tego poddasza. Prowadzone działania były z zewnątrz, czyli z wykorzystaniem dwóch drabin mechanicznych. Polewano palący się dach. Strażakom udało się ograniczyć rozprzestrzenianie się tego pożaru na dwie pozostałe części obiektu, czyli te dwie klatki schodowe. To był kompleks obiektów. Poddasze, w którym doszło do pożaru, nie było użytkowane. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną powstania ognia. Akcja gaśnicza Straży Pożarnej trwała do wczesnego popołudnia. Po oględzinach budynku przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego okazało się, że 6 mieszkań nie nadaje się na razie do zamieszkania, ponieważ zostały zalane wodą. Lokatorzy z tych mieszkań korzystają teraz ze wsparcia rodzin, a jeśli zajdzie taka potrzeba, w zakwaterowaniu pomoże im miasto. W wyniku pożaru nikt nie odniósł obrażeń.